Ja ostatni raz, jak tutaj stałam przed Wami, to w ogóle chciałam Was przeprosić za to, że powiedziałam coś strachowego. Strasznie się tego wstydziłam, ale w ogóle też mam teraz taki czas z Arturem, jakby sobie rozmawiamy i pracujemy nad tym potworkiem właśnie, o którym Artur mówił jakiś czas temu w kazaniu. I w ogóle wiecie, ja to zawsze, to chyba w ogóle z jakiegoś, nie wiem, niskiego poczucia wartości czy coś, miałam coś takiego, że zawsze musiałam być tą mądrą. Zawsze musiałam być tą najbardziej duchową, tą, która ma rację. Bardzo się bałam być tą słabą, tą, która się myli, która, wiecie, robi coś w ogóle takiego, no nie wiem, co nie wypada, czy coś. I powiem Wam, że już jak stałam właśnie tutaj i mówiłam to o tym, że no, przecież nie chcemy usłyszeć kiedyś od Boga, że straciliśmy pierwszą miłość, to ja w ogóle wiedziałam, że gadam głupoty. Ja w ogóle wiedziałam. Ale już było trochę za późno. Czy może dzisiaj, może po tej sytuacji dzisiaj już bym nawet od razu do mikrofonu powiedziała, a dobra, wiecie co, gadam głupoty, nie wiem, po co to gadam, idę stąd, nie? Ale wtedy już było za późno. Więc wiedząc, że w ogóle coś mówię głupiego, no to poszłam sobie, ale wiedziałam, że właśnie, że to nie jest tak. Potem w ogóle Michał do mnie przyszedł, od razu do mnie Michał przyszedł. Właśnie, żeby mi powiedzieć, że Ania, ja czuję, że to w ogóle, że ty masz jakiś potężny lęk związany z tym, że to było do ciebie i że ty masz potężny lęk i miał rację. Miałam bardzo potężny lęk tego. A najlepsze jest to, słuchajcie, że Asia Kowalska też do mnie zadzwoniła w ciągu tygodnia. Tak trochę, wiecie, tak do mnie podeszła, tak na palcach trochę, wiecie, w ogóle, trochę jak nie Asia. Ja się trochę wystraszyłam tego, jak ona do mnie podeszła w ogóle, tak delikatnie mówi, jejku, czemu ona się mnie boi, bez przesady, nie? I mówi, wiesz, Ania, tak nie chcę, żebyś się zdenerwowała, ale myślę, że to takie lekowe było, co powiedziałaś. Ja mówię, wiem, Asiu, dziękuję, że to mówisz. Jeszcze bardziej to potwierdzasz, ale wiem, już z tego spunktowałam. No i chciałam też Was właśnie przeprosić za to, bo to takie głupoty. Ale, aha, no oczywiście wiecie co, nie? Taki lęk, nie, no nie wychodź, no przepraszam, nie przyznawaj się do błędu. Najlepiej to już nigdy nie wychodź, nic nie mów, bo już nie masz nic do powiedzenia w ogóle, skoro się pomyliłaś, nie? I jakiś tam bubel był, no ale właśnie dlatego wyszłam dzisiaj, bo chciałam, ale właśnie się bałam. Mówię, dobra, wyjdę, kurde, wyjdę, właśnie wyjdę i powiem. Wyjdę i powiem, dlatego że mam naprawdę super świadectwo, słuchajcie. I ten lęk właśnie, w ogóle ostatnio przełamuję lęki sobie różne. I tak... ja w ogóle zauważyłam, że kiedy nie robię tego, co lubię, tego, co kocham, to dziwne rzeczy się ze mną dzieją. I ja w zeszłym roku ja się w jakiś dziwny sposób zatrzymałam w różnych jakby rzeczach, w służbie. Nie wiem, czy to można tak powiedzieć, no ale tak zatrzymałam się w pewnych rzeczach. Dużo właśnie lęków przyszło. To się tak zaczęło dziać, no już w sumie na początku roku. I tak powoli, powoli gdzieś tam sobie gasłam. I ostatnio miałam jakby, wiecie, taką refleksję, bo się zastanawiałam, co się właściwie stało ze mną. Jakby coś we mnie jakby, wiecie, zgasło. I zauważyłam, że kiedy nie robię tego, co kocham, a kiedy ulegam w ogóle lękom różnym, a miałam ich naprawdę dużo, masę takich różnych paranoi chorych i strachu, to w pewnym momencie mi to po prostu jakoś przerosło. Jakby nie walczyłam z lękami, ze strachem, tylko właśnie sobie z nimi żyłam, chodziłam. I w pewnym momencie mnie po prostu wykrzaczyło, wiecie. I nawet w ogóle w pracy też nie robiłam tego, co lubię. I tam, gdzieś tam w środku roku się zwolniłam z pracy, bo to w ogóle nie była moja droga. I od tamtej pory jakby pracowałam z domu na taki własny rachunek, jako freelancer. A pod koniec roku coś takiego się we mnie zrodziło, że w sumie to bym wróciła na etat z chęcią. Oczywiście trochę się bałam, bo mówię, nie no, moje poprzednie doświadczenie z etatu jest takie, że w ogóle najchętniej to bym już nigdy do żadnej pracy nie poszła, tylko jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to wyszło? Raczej mi to nie wyjdzie. Więc coś takiego się pojawiło, że pójdę na etat. I postanowiłam, że już nie będę szukała pracy jako grafik komputerowy, bo jakoś tak trochę mi to zbrzydło. I w poprzedniej pracy naprawdę no, jakby odkryłam, że kocham robić zdjęcia, że robię dobre, ładne zdjęcia i że chciałabym to robić, nie? Więc zrobiłam jakby takie nowe portfolio tylko ze zdjęciami i w grudniu postanowiłam, że od stycznia chciałabym pójść do pracy i że wysyłam to portfolio.
i wysłałam to portfolio. Nie było jakoś bardzo dużo firm, które się ogłaszały, szczerze mówiąc, ale powysyłałam i powiem wam coś. Ludzie się do mnie zaczęli od razu odzywać, może minęły dwa dni i do mnie po prostu odzwonili z prawie z każdego miejsca, do którego wysłałam właśnie to CV i portfolio. No i chyba było po Sylwestrze. Jakby dzwoni do mnie pani i mówi, że widziała moje portfolio, no i że tam chciałaby mnie zatrudnić do robienia zdjęć w sklepie internetowym. No i mi mówi, gdzie to jest. A się okazało, że to jest w Ulicy Kosowskiej, 35 minut ode mnie z mieszkania na Bielanach. Sprawdzam od razu autobusem, mówię 2 godziny. Wiecie, nie wiem czy wiecie, pewnie niektórzy nie wiecie, ale ja zawsze jakby miałam bardzo ogromny lęk przed prowadzeniem auta. I nawet jak szłam na prawo jazdy, to się trzęsłam samym tym, że w ogóle się zapisałam na kurs. Wysłuchałam kazania od Artura o lęku. I żeby przełamać ten lęk, zadzwoniłam i się zapisałam na kurs. Wznowiłam go, bo już go wcześniej ze strachu zatrzymałam w ogóle. Zdałam to prawo jazdy za pierwszym razem, ale nie jeździłam, bo się bałam. Więc sobie to prawo jazdy kwitło. Nawet nie w torebce, tylko gdzieś było skitrane, wiecie, w jakimś pudełeczku w jakiejś szafeczce. No i ta pani w ogóle do mnie mówi o tej pracy. Ja patrzę w ogóle 2 godziny autobusem i już oczywiście myślę, no będę jeździła 2 godziny, no bo przecież nie autem. No ale za chwilę tak mówię, nie no, ale puste przebiegi, no hello, jakby nie mogę sobie pozwolić na 4 godziny dziennie siedzenia w autobusie, bo no to może nie jestem bardzo aktywna teraz w różnych rzeczach takich związanych ze służbą, ale nie mam zamiaru tak siedzieć całe życie, nie? No to będę potrzebowała tych 4 godzin, hello. I tak mówię do pani, wie pani co, ja nie mam auta teraz, ale dam pani znać, dzwonię do pani za kilka godzin. No i zaczęłam kombinować. Mówię, Boże, może to jest moment, żeby zacząć jeździć autem. Nie wiem jak to zrobić. Mówię, no zarobki dosyć fajne w tej pracy, bardzo fajne. Jeszcze nigdy jakby nikt się tak chętnie nie zgodził jakby na takie kwoty, jakie tam jakby były, więc ja byłam w ogóle mega zadowolona. No i no, nie wiem, tak mówię, dobra, może wynajmę auto. Dzwonię, żeby wynająć auto, no ale mówię, nie, no jednak cena, no jeszcze sobie nie chcę pozwolić na taką cenę, wolę w coś innego te pieniądze inwestować. No dobra, no to co tutaj porobić? No i w każdym razie jakby ostatecznie okazało się, że moi rodzice mi powiedzieli, że pożyczą mi auto na tam jakiś czas, aż nie będę mogła sobie kupić. No a to ono było u mojego brata, to auto w Warszawie, więc musiałam tylko chwilę poczekać. No więc odzwoniłam do tej pani i powiedziałam, że zgadzam się, że z chęcią będę tam do nich jeździć. I powiem wam tak, dzisiaj jestem po tygodniu jeżdżenia autem, ale przełamywanie tego lęku było no, takie bardzo ciekawe, bo w zeszłym tygodniu ja to auto odebrałam w niedzielę po nabożeństwie. Jechaliśmy odebrać to auto z Kamilem, żeby zrobić, wiecie, taki pierwszy kurs na tą Wólkę Kosowską, żeby zobaczyć, jak ta droga w ogóle przebiega. I faktycznie my sobie pojechaliśmy. To było dla mnie strasznie ciężkie w ogóle, bo tam jechałam w ogóle tym autem. Ja mówię, no, ale jaja. Ale to była niedziela, a do auta wsiadłam, to jest właśnie ciekawe, że do auta wsiadłam pierwszy raz kilka dni wcześniej w czwartek, kiedy pojechaliśmy ja, Kamil i Madzia, nasza współlokatorka, znaczy moja i Matyldy, a nie moja i Kamila, moja i Matyldy, współlokatorka Madzia, pojechaliśmy sobie właśnie w trójkę do mojego brata na Prawie to auto wziąć, troszkę pojeździć, no i słuchajcie, przyjeżdżamy. Siadamy i ja nie umiem z parkingu wyjechać podziemnego. Mówię, no to jest po prostu tragedia. Czuję się w ogóle, wiecie, cały ten lęk, masakra, nie? Koniec świata. Kamil musiał wyjeżdżać z parkingu, pojechaliśmy na ząbki. Kamil jechał, bo ja oczywiście byłam cała skitrana, że w ogóle, nie wiem, nas zabije. Albo kogoś innego, no. Pojechaliśmy na parking. Jeździmy po parkingu, czy zatrzymaliśmy się. Ja już nawet nie chciałam jeździć po tym parkingu. Mówię, nie, w ogóle wracajmy, ale mówię, dobra, to zostańmy, to porobię kółka. No i robiliśmy kółka. I tak się trochę rozjeździłam tam tymi kółkami, w sumie fajnie było. Poczułam się pewnie i mówię, no dobra, jest okej. Okay. Podjeżdżamy pod Lidla, który był obok tego parkingu. Kamil sobie kupuje bułki. I w tym czasie, kiedy Kamil sobie kupował jakieś tam jedzonko, to ja w aucie modliłam się przeciwko temu lękowi, bo cały czas go czułam. I wiecie, zdałam też sobie sprawę, jakby w moim życiu był demon, który mnie terroryzował w snach odnośnie prowadzenia auta. I mi się kiedyś wydawało, że to jest w ogóle normalne, że każdy ma takie sny strachowe, w których po prostu
coś się dzieje, że nie wiem, że spadasz w dół albo jedziesz autem i coś się dzieje nie tak, albo ci tam zęby wypadają czy coś. Myślałam, że każdy takie coś ma. No i ja właśnie miałam od dziecka, nie wiem dlaczego, sny, że jadę autem, naciskam hamulec, auto nie hamuje, ono pędzi, nic nie mogę zrobić, kurde, i w ogóle wiecie, ja wyrastałam z czymś takim, z takim jakby myśleniem odnośnie prowadzenia auta. Więc ten demon mnie po prostu dręczył tymi snami, nie? W ogóle nienawidziłam tego. No i siedzę w ogóle w tym aucie, czekam na Kamila. Ja się modlę na głos, nie? I tam związuję tego ducha, który mnie dręczy. Mówię, nie będziesz mnie dręczyć, w ogóle zabraniam ci wolę z mojego życia, nie? Związuję, jakby łamię moc tych snów lękowych. No i Kamil przychodzi, siada do auta, mówię, dobra, to jeszcze jedziemy porobić te kółeczka. No i robimy te kółeczka po tym parkingu. I ja już się poczułam pewnie, nie? I wiecie, miałam wykręcić na parkingu i jadę, jakby miałam tak jakby podjechać do płotu, tak trochę, wiecie, wycofać i tam pojechać sobie dalej. Czy tam, no jakoś tak, nie? Słuchajcie, ja jadę, hamuję, bo chciałam wrzucić ten wsteczny, żeby tam sobie wycofać, dupką mnie. Jadę i auto nie hamuje, a naciskam hamulec. Wszystko w ogóle się dzieje w zwolnionym tempie. Naciskam hamulec i dobrze wiem, że naciskam hamulec, a auto nie hamuje. W konsekwencji autem rodziców wjeżdżam w płot, który się wygina, taką siatkę jakby metalową, która się wygina. Mówię, co się stało w ogóle? Jakim prawem? Nie? Jakby ja byłam taka w ogóle jakby zaczarowana. Wychodzimy z auta, okazuje się, że w ogóle autu się nic nie stało, bo wjechaliśmy, tam była taka trawa wysoka, nie? Która jakby auto zatrzymała, nie było nawet śladu na aucie. Kamil ten płot, wiecie, wygiął z powrotem, nie? No ale oczywiście wiecie, co się stało. Ja się od razu przysiadłam i mówię, no co, nigdy więcej? Tak to się skończy? Przecież przed chwilą, w ogóle przecież przed chwilą to gromiłam. Dokładnie to, że naciskał hamulec i ten, i w ogóle on nie działa, nie? Jakby no nie mam zgody na to. I słuchajcie, staliśmy tak, że Kamil coś tam robił z tym płotem, a ja stałam tak, że tam było wyjazd na skrzyżowanie był i ja go widziałam w tylnym lusterku. Wiecie co, i jakby ja się zdecydowałam w ogóle, że jednak wsiądę za tą kierownicę. Kamil powiedział, musisz teraz wsiąść za kierownicę, po prostu nie, to nie może się dzisiaj tak skończyć. Wsiadaj, musisz już z powrotem na konia wsiąść, nie? Więc tam wsiadłam za tą kierownicę. No i stoimy, on tam naprawia ten płot, ja patrzę w tylne lusterko i słyszę, i widzę to w ogóle, wiecie, to skrzyżowanie, nie? I słyszę w ogóle w sobie głos, tam jest twoja wolność. Mówię, no nie. Serio? Przecież wjechałam w płot. Mój najgorszy sen się właśnie spełnił. Naciskałam hamulec, a on w ogóle nie ten. Wiecie, normalnie ściągnęłam z tego, z gazu, dałam na hamulec i nic, nie? I w pewnym momencie, wiecie, Kamil wrócił do auta, siedzimy, zastanawiamy się, co dalej. I ja mówię, jedziemy. Oni co zdziwieni. Myślę, że się trochę bali oboje. I kiedy już podjeżdżałam, wykręciłam do tego skrzyżowania, podjeżdżam po to skrzyżowanie, słuchajcie, i wybuchnęłam płaczem. Normalnie ten, w ogóle czułam, że ten konkretny demon, który mnie dręczył w snach, on jakby odszedł do mojego życia. Jak wjechałam tylko na to skrzyżowanie, żeby się dołączyć do ruchu, to w ogóle to było dla mnie takie niesamowite. Mówię, ale jazda, jadę, w ogóle jadę, nie? Coś jakby mnie z gardła puściło, w ogóle zaczęłam płakać, a to były takie szczęśliwe w ogóle łzy. I jechałam i płakałam. I było fajnie w ogóle, nie? Wróciliśmy potem na to Pragę, odłożyliśmy to auto. No ale można by powiedzieć, że to nie był jakiś najlepszy taki pierwszy raz w tym aucie, nie? A ja jednak pomimo tego się w niedzielę zdecydowałam, że biorę to auto i że w poniedziałek pojadę do pracy, nie? I słuchajcie, pojechałam w poniedziałek do pracy, 35 km do Wólki Kosowskiej, tymi wszystkimi SUS-kami i innymi, i poszło mi po prostu świetnie. W ogóle to, co się stało w poniedziałek, nie miało w ogóle żadnego jakby powiązania z tym, co się działo w czwartek, z tym, co się działo w mojej głowie wcześniej. Ja w ogóle jechałam i powiem wam, jakby ja sobie nie pozwoliłam nawet na jedno słowo niewiary. To jest bardzo ważne. Nie pozwalaj sobie na słowa niewiary. Nawet nie mów, że się boisz. Powiedz w ogóle dokładnie coś odwrotnego. Ja jechałam i jak tylko mi przychodziła jakakolwiek myśl, to ja robiłam tak: WON DIABLE! WON! Wreszcie mogłam krzyczeć, wiecie, w ogóle mój głos też się jakiś czas temu uwolnił, już przestałam się bać krzyczeć, więc się w ogóle tym cieszę. I wiecie, ja jechałam i krzyczałam, nie? I jak tylko przychodziły te myśli, ja je od razu gromiłam: WON KŁAMSTWO, WON LĘK, nie? I w ogóle mówię, jadę. Każdego dnia było coś nowego. Przerobiłam śnieg,
przerobiłam szklankę na tej, na drodze, w ogóle korki nawet, a najlepsze było to, że pierwszego dnia w tej nowej pracy, która też jest super, szef mnie wysłał do innych sklepów, żeby obejrzeć w ogóle tam asortyment, wiecie, tych innych firm podobnych, naszej konkurencji. Ja patrzę, a to Ożarów Mazowiecki. I mówię, co? Do Ożarowa będę jechać? Pierwszego dnia, jak wsiadłam sama w auto, bo to był pierwszy dzień, kiedy siadłam sama do auta w ogóle, nie? I jakby mówię, no pojechałam. A potem jeszcze pojechałam po prostu w centrum Warszawy, bo coś miałam do załatwienia w ogóle na Alei Jana Pawła II. I złamałam ten lęk. Złamałam ten lęk, po prostu powiem wam i czuję się, to jest takie dziwne, ale jakby coś wróciło do mojego życia, jakby życie. I widzę, teraz jakby widzę naprawdę, jak bardzo lęk zabiera taki oddech, że w ogóle nie możesz oddychać i mam taki w ogóle zamiar przełamać każdy głupi lęk, nie? W moim życiu. Trochę jeszcze ich tam widzę jakby gdzieś i chcę je po prostu przełamywać, żeby czuć się jeszcze szczęśliwsza. Dobra.